A teraz ze mną i z Państwem Jacek Żakowski, Tygodnik Polityka i Collegium Civitas. Jacek, dzisiaj obraduje czyli w czwartek, przypominam, 26 marca obraduje ten przedziwny, pierwszy w historii, w końcu dość długiej polskiego parlamentaryzmu, dziwny Sejm w 12 w sumie miejscach, ale również dzisiaj demonstrowali obywatele RP. Chodzi o to, że obywatele RP uważają, że powinno nastąpić polityczne zawieszenie broni i rząd PiS powinien skorzystać z doświadczeń wszelkich ludzi, w tym również opozycji, we wspólnej walce z tym, co nie jest polityczne, bo dotyczy zdrowia, życia, pracy, pieniędzy Polaków. Czy sądzisz, że takie żądanie ma w ogóle jakiekolwiek realne szanse na wysłuchanie? No niepotrzebnie użyłeś tego sformułowania realne szanse. Trzeba było zapytać, czy jest słuszne. To bym mógł powiedzieć, że tak. A realne szanse? Oczywiście, że nie, bo jedyne, o co chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu, to jest, żeby mieć władzę. Cała reszta jest nieistotna. Widzi przecież, że ma całkowicie niekompetentną ekipę, która zmarnowała długie 2 miesiące, styczeń i luty, kiedy trzeba było się przygotować, nakupić maseczki, przygotować szpitale, przygotować nowy regulamin Sejmu i go uchwalić na wypadek katastrofy i tak dalej, i tak dalej. I tego nie zrobiła. Częściowo dlatego, że nie doceniła powagi problemu, częściowo dlatego, że nie potrafiła. Teraz prezydentowi Dudzie udało się wyżebrać u Chińczyków trochę sprzętu. To jest jakiś sukces, ale trzeba pytać o cenę i co z tego będzie dalej wynikało, a nadzieja, że PiS będzie się z kimś realnie konsultował, będzie korzystał z jakichś rad, doświadczeń i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Tu chodzi tylko o to, żeby mieć pełnię władzy i robić, co się chce. Ja myślę, że dość późno opozycja się w tej sprawie zorientowała, ale wreszcie się zorientowała i dlatego też te poprawki zgłaszane na sali sejmowej wydają mi się jak najbardziej konieczne. Nie wolno dać się drugi raz wpuścić w taki kanał, w jaki opozycja już się dała wpuścić przecież, uchwalając tę ustawę epidemiczną, która zaczęła epidemię narastania lawinowego, dyktatorskich decyzji podejmowanych przez niekompetentnych ludzi w rządzie. Dobrze, ale jeżeli się nawet zgodzić z Tobą, że jeżeli chodzi o PiS, to nie ma tutaj szans, bo taka jest ich jednoznaczna polityka, czy w ogóle wizja Polski pod ich rządami. Ale czy jednak opozycja nie powinna wyraźnie przedstawić jakiegoś rozwiązania opinii publicznej, nawet nie jeżeli nie Jarosławowi Kaczyńskiemu? Czy to nie jest jakiś jednak element bardzo ważny w przestrzeni publicznej, żeby opozycja powiedziała wyraźnie, jasnym głosem: proponujemy taki deal, to jest jedyny deal, który ma szansę uratować Polskę jako normalne państwo? No, wydaje mi się, że opozycja dziś w Sejmie próbowała czegoś takiego. Zobaczymy, z jakim skutkiem przejdą te poprawki lub nie przejdą zgłoszone przez posłów opozycji. Ale mi się wydaje, że największym problemem tutaj jest to, że opozycja, powiedziałbym tak, niezwykle ostrożnie podchodzi do udzielania społeczeństwu pomocy w tej sytuacji. No, jest konsens wśród sensownych ekonomistów na świecie, że to nie jest moment na liczenie pieniędzy. I mi się wydaje, że opozycja powinna powiedzieć: po pierwsze, nie poprzemy żadnych zmian formalno-prawnych, jeżeli skala interwencji na rzecz społeczeństwa nie będzie wystarczająca, a dziś jest dalece niewystarczająca. I nie powinno być żadnych rozmów, dopóki ta sprawa nie zostanie załatwiona. Sejm może się zbierać tak albo inaczej, obradować tak albo inaczej. To jest drugorzędna historia. Dziś ważne jest to, że jeżeli w ciągu najbliższych 2 tygodni będą masowe zwolnienia, a prawdopodobnie będą, bo rząd działa bardzo niemrawo, to się z tego nie podniesiemy, bo odbudowa potem tych przedsiębiorstw, które padną, będzie trwała lata, a nie tygodnie, jak to jest możliwe, na przykład przy skali amerykańskich rozwiązań, które też są krytykowane. Ale tu warto przypomnieć, 10% amerykańskiego PKB w planie interwencyjnym prezydenta Trumpa, który nie jest szczodry dla pracowników, specjalnie nie słynie z tego, prawda? I bardzo malutkie małe kilkadziesiąt miliardów proponowane przez polski rząd, 3–4% polskiego PKB. No to jest kompletnie niepoważne i na to po prostu nie wolno się zgodzić, bo obudzimy się wszyscy na zgliszczach za chwilę. Więc mi się wydaje, że tu trzeba... Opozycja cały czas nie zrozumiała chyba tego, jak bardzo sytuacja się zmieniła. I mam wrażenie, że cały czas ten duch takiego, powiedziałbym, bardzo oszczędnego Leszka Balcerowicza nad postawą opozycji wisi, a tymczasem tu potrzebna jest troskliwa matka, która uratuje dzieci, a potem dopiero będzie się martwiła, co zrobić z kasą. I dopiero po tym można rozmawiać o tych formalnych rozwiązaniach, które, ja też prawdę powiem, nie widzę jakiegoś dramatycznego powodu, żeby takie prawo przyjmować. W ogóle nie widzę tego powodu. Amerykański kongres, tam sytuacja wcale nie jest lepsza. Ameryka jest dziś drugim krajem, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Otóż amerykański kongres normalnie obraduje, bez tych wszystkich histerii. Tu daliśmy się wpędzić w taką histerię jakichś zakażeń. Ty masz na sobie maseczkę, Jacek? No mam tak w rezerwie, ponieważ za chwilę będę gdzieś wychodził na zewnątrz i jednak mogą być takie sytuacje, że wolę ją mieć. Słuchaj, no skala tego w Polsce jest zupełnie niebywała. I daliśmy się wpędzić. Ja rozumiem, trzeba oczywiście być ostrożnym, trzeba myć ręce, trzeba używać maseczek, kiedy trzeba i tak dalej. Ale autoryzowanie paradyktatorskich rozwiązań w atmosferze tej histerii nie ma żadnego powodu, nie ma żadnego uzasadnienia. Więc wydaje mi się, że tu trzeba twardo bronić normalnych zasad demokracji. Ktoś chce przyjść w maseczce do Sejmu? Bardzo proszę, bardzo proszę. Ale chciałbym mieć pewność, że jeżeli będą zdalne obrady, to że niezależne od władzy osoby będą kontrolowały na przykład uczciwość głosowania. Bo nie widzę żadnego powodu i nie mam takiego zaufania ani do pani Witek, ani do jej kolegów partyjnych, że oni nie sfałszują wyników głosowania w Sejmie, jeżeli im to będzie na rękę. Sala Kolumnowa. Słucham? Mówię Sala Kolumnowa, przypominam. Sala Kolumnowa, więc jeżeli byśmy mieli akceptować zdalne głosowanie, to pod kontrolą międzypartyjną, nie pod kontrolą pani Witek, którą bardzo lubię, ona jest sympatyczna, fajnie i tak dalej, ale nie jestem przekonany, że zawsze potrafiłaby się oprzeć pokusie. To ostatnie już pytanie w takim razie, znaczy z gatunku takich, na które ja wiem, że bardzo trudno jest odpowiedzieć, ale jednak chciałbym, żebyś spróbował. Znasz pewnie właściwie wszystkich głównych graczy opozycji, polityków opozycji. Wierzysz w to, a przed nami tak naprawdę to wszystko, o czym mówisz, to musi się zdecydować dziś, jutro, pojutrze, najdalej, bo potem już przepadło. Czy sądzisz, że jest szansa na takie stanowcze podejście i takie ostre postawienie sprawy przez opozycję? Widziałem takie sygnały ze strony Lewicy, ale też część też Konfederacji, trochę Platformy. Tak, mam wrażenie, że oni się trochę ogarnęli i że będą próbowali działać rozsądniej niż kiedy uchwalali w panice ustawę epidemiczną. Dzięki, tego się w takim razie trzymamy, choć ja wzywam wszystkich oglądających nas, żeby może próbowali wywierać w tym kierunku presję na na polityków, piszcie w mediach społecznościowych, wysyłajcie do nich maile, może pomoże. Dziękuję, Jacek. Cześć, dzięki.